Proszę Państwa, otwieram 10. sesję Rady Gminy Dytnia. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, Panią Burmistrz Pocałuń, Panią Sekretarz Edytę Kuczmę, Panią Skarbnik. Witam kierowników referatu, witam Państwa sołtysów, pracowników, wszystkich obecnych. Proszę Państwa, na podstawie przedłożonej listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji nieobecnych dwóch radnych, nieobecnych przed wioną. Przejdziemy teraz do przedstawienia porządku obrad. Otwarcie było stwierdzenie kworum, było przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady Gminy odbytej w dniach 9 maja 2019 i 31 maja 2019 roku. Punkt piąty, sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, rozpatrzenie raportu o stanie gminy Dytnia za rok 2018 wraz z debatą. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Dytnia wotum zaufania. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dytnia. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dytnia na 2019 rok. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania stren nieruchomości nieczystości ciekłych. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 202/2017 Rady Gminy Dytnia z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny Gminy Dytnia na lata 2017-2021. Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś pytania do przedstawionego porządku obrad? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu głosowań Rady Gminy Dytnia odbytych w dniach 9 maja i 31 maja 2019 roku. Czy są jakieś uwagi co do pierwszego protokołu? Czy są jakieś uwagi co do drugiego protokołu? To przejdziemy do głosowania nad protokołami. Thank you.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Przepraszam, 13 radnych. Wszyscy za. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad drugim protokołem. Proszę Państwa, sprawy
publiczne i społeczne. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymaliśmy dofinansowanie do robót publicznych. Na kolonie profilaktyczne dofinansowane ze środków gminy Wiednia wyjedzie 14 dzieci z terenu. W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dofinansowano zawody węgarskie z okazji Dnia Dziecka, wyjazd Kaliny na Ukrainę na Międzynarodowy Festiwal oraz dofinansowany zostanie 10. jubileuszowy rajd rowerowy z błękitnącego stanu. W referacie podatków opłat lokalnych wykonywane były bieżące zadania związane z wymiarem i egzekucją administracyjną oraz postępowaniami podatkowymi. Zawarte zostały umowy użyczenia dla firmy Wojtek, dla Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Pomocy Wypoczynku. Były to dwie umowy na pomieszczenia bibliotek Niewice w Warzymie, dla klubu Orły Jabłonka i Wiktoria Niebosko. Zawarte zostały umowy dzierżawy dla nadleśnictwa Dynów na część działki w Ulubiu z przeznaczeniem na skład i dla Zielonej Oazy. W dniu 7 maja nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 512 w Dyni, która została sprzedana za kwotę 3240 zł. Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż działek 166/2 i 168 w Niewice. W dniu 22 maja bieżącego roku OSP Wicyłów otrzymało promesę dofinansowanie na zakup samochodu średniego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 210 tysięcy. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy dofinansowanie otrzymała remiza OSP w Wikryłowie. Co do Obarzyma nie ma jeszcze informacji, jeszcze rozmawiam z osobami, które miałyby jakiś wpływ na pozytywne rozstrzygnięcie. Następną umową, następne wnioski zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na doposażenie jednostek OSP. Zostało złożonych 11 wniosków na kwotę prawie 200 tysięcy złotych. Z mojej informacji wynika, że nie wszystkie otrzymają dofinansowanie. W Wojewódzkim Funduszu trwa weryfikacja. Została dokończona budowa oświetlenia ulicznego w Niewicce etap czwarty, wartość zadania 73 800. Została też dokończona budowa oświetlenia ulicznego w Obarzymie etap trzeci, wartość zadania 36 900. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Grabówce, szkoły podstawowej w Kolskiem. Gratuluję nowo powołanym dyrektorom nominacji. Życzę sukcesów. Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w projekcie realizowanym przez gminę Wiednia w sieci bez barier. Całkowity koszt projektu to 149 520, z czego niemalże 60 tysięcy zostało przeznaczonych na zakup laptopów z przeznaczeniem dla szkół. Jesteśmy właśnie już po zakupie, czekamy na dostawę. Złożono sprawozdania z realizacji zadań aktywna tablica za rok 2018, gdzie wsparcie otrzymała szkoła w Jabłonce i szkoła w Grabówce. Został złożony wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkoły podstawowej w Grabówce. Wnioskowana wartość to 78 751 zł. Sprawy inwestycyjne remontowe. Infrastruktura drogowa. Trwa budowa chodnika w Niebosku o długości 366 metrów. Dodatkowo będzie wybudowane 30 metrów z robót uzupełniających, ponieważ po przetargu zostało nam około 18 tysięcy złotych. Podpisano umowę na przebudowę dróg z Wiedni na Skałę i Wytrnej. Wykonawcą będzie drogowód Krzysztof Filip Golcowa. Zawarto umowę z firmą Lukas Trans na wykonanie chodnika i drogi koło Kapkicy z Krzywem. Zakład Gospodarki Komunalnej w
grzywni na bieżąco realizuje remonty, naprawy dróg na terenie sołectw ze środków finansowych Funduszu Sołeckiego. Ponadto usuwa skutki ulewnych deszczy na kwotę 15 tysięcy złotych. Środki te zostały na ostatniej sesji przesunięte na odmulanie rowów, przejazdów przez rzekę w miejscowości Bitryłów, naprawę poboczy i mostu przed Rosę Końskiem Żywód, naprawa drogi przed usługą w Bitryłowie, likwidacja dziur w drogach i zamulenie na drogach, naprawa nawierzchni mostu przed usługą poprzez ułożenie płyt drogowych i naprawa drogi do Dzionek Bydnej. Podpisaną umowę z województwem podkarpackim na dofinansowanie rekultywacji dróg w Obarzymie, dwie drogi, jedna o długości 200 metrów, druga 300 metrów. Dofinansowanie około 60 tysięcy, całkowity koszt to 15 tysięcy z budżetu gminy Dybnia. Przeprowadzono procedurę zapytania cenowego na przebudowę dróg Nieboczku i Niewidzce. Kolejna działalność referatu inwestycji to w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej, obiekty komunalne i zadania wodno-kanalizacyjne, trwa realizacja projektu odnawialnych źródła energii w gminie Zagór i Dydnia, trwa obecnie montaż instalacji solarnych fotowoltaicznych. Ogłoszono zapytanie cenowe na roboty budowlane dotyczące utworzenia klubu seniora w miejscowości Jabłonka. Podpisano umowę z firmą KRIS na wykonanie nawierzchni poliuretanowej na korcie Zbiornika Ziemnego w Temeszowie. W opracowaniu są dokumentacje do decyzji środowiskowej na kanalizację wodociąg w Temeszowie i kanalizację w Obarzymie. Trwają prace przy przebudowie domu ludowego w Nieboczku oraz prace konserwacyjne na stadionie w Nieboczku. Złożona została oferta na badania geologiczne związane z ujęciami wody na potrzeby budowania gminnego wodociągu. Przygotowana została dokumentacja techniczna przebudowy oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Przygotowujemy się do złożenia wniosków w naborze do programu rozwoju obszarów wiejskich. Podstawowe usługi przewidywane, termin złożenia wniosków to przełom lipca i sierpnia. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej OSA w Jabłonce w kwocie 24 900, budowę sceny w parku w Dybni w ramach Podkarpackiej Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 9450. Oczekujemy rozstrzygnięcia 3 wniosków na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to droga Końskiem Żywód, droga Niebosko koło szkoły i droga Grabówka Lali. Tylko te drogi na dzień dzisiejszy kwalifikowały się do programu, ponieważ kryteria są bardzo wygórowane, musi być spełniona odpowiednia szerokość jezdni i inne równie wyśrubowane kryteria. Złożono wniosek o dofinansowanie utworzenia Uniwersytetu Samorządności w Nieboczku na kwotę 15 tysięcy i złożono 3 wnioski na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Bydnej, Bitryłowie i Temeszowie na łączną kwotę 90 tysięcy w ramach programu Moja Mała Ojczyzna. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, tutaj jest na bieżąco organizowana działalność. Zorganizowane były posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego grupy roboczej związanych ze wzrostem zjawiska przemocy. Były skwalifikowane dzieci do wypoczynku letniego, interwencje w terenie w sprawach rodzinnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna w środowiskowym domu pomocy społecznej w Krzywę. Szczegółowe rozliczanie dotacji, sporządzanie wniosku na dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, weryfikacja i rozliczanie dowodów zakupu dotyczących poniesionych wydatków w ramach przyznanego stypendium na drugie półrocze obecnego roku szkolnego, program 500+, tutaj przyjmowanie, rozpatrywanie bieżących wniosków, sporządzanie miesięcznych sprawozdań, przygotowanie zapotrzebowań finansowych, wypłata świadczeń, analizę zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przygotowanie wniosków aktualizacji programu na nowy okres zasiłkowy, sporządzanie
informacje o przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy. Proszę Państwa, od 1 lipca zmieniają się zasady. Wchodzi teraz pomoc 500+ na pierwsze dziecko. Także nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się na przyjmowanie wniosków. Karta dużej rodziny, tutaj wpłynął jeden wniosek i od stycznia do czerwca wnioski o wydanie kart złożyło 63 rodziny. Wydarzenia z udziałem wójta gminy to majówka dla papieża w Jabłonce, powiatowe obchody Dnia Strażaka, Dzień Matki w Szkole Zbytnej, Dzień Mamy i Taty w Nieborsku, Święto Wolontariatu w Nieborsku, Bajkowy Dzień Dziecka w Bibliotece Krzemiennej, Piknik Rodziny w Krzywem, Święto Rodziny w Końskiem, Święto Patronów Szkoły Podstawowej w Dydni, Święto Patrona Szkoły w Końskiem, Plener Manoblarski w Niewice, Konferencja Naukowo-Techniczna Błękitny Stan, Gimnazjada w Dydni i Święto Truskawki w Nieborsku, Piknik Muzyczny w Dydni. Ponadto zorganizowałam szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu pozyskania dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkolenie odbyło się 7 czerwca. Wzięłam udział w konwencie wójtów powiatu brzozowskiego, na którym omawiane były m.in. straty popowodziowe i ważnym elementem tego konwentu było podjęcie stanowiska w sprawie właśnie kryteriów do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Tutaj wójtowie się zgodzili z tym, że one są zbyt wyśrubowane i trzeba złagodzić, ponieważ na terenie gmin mamy drogi do remontu o bardzo niskich parametrach i one się w ogóle nie kwalifikują. Także nasze stanowisko było takie, żeby złagodzić kryteria. I powiat jeszcze wniósł swoją uwagę, ponieważ powiat brzozowski ma bardzo niski procent dofinansowania w stosunku do innych podmiotów, jest to 50%, gmina Dydnia ma 70%, a na przykład powiat stanowski ma 80%. Więc jest tu spora dysproporcja i no, do rozważenia, czy nie dałoby się tego w jakiś sposób zmienić. Na konwencie poruszana była sprawa dodatkowych środków na roboty publiczne, dedykowane szczególnie na usuwanie właśnie skutków powodzi. Gmina Dydnia złożyła wniosek na 2 pracowników na 4 miesiące. Refundacja jest bardzo wysoka, jest to 2000 zł i 4 miesiąc na pół etatu jest zobowiązanie do zatrudnienia przez Gminę Dydnia. Proszę Państwa, spotkania i konsultacje. Spotkałam się z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem w sprawie zadań inwestycyjnych gminy Dydnia, w tym mostu na Sanie oraz dróg gminnych. Wiceministrem Dziedzictwa Narodowego Kultury Magdaleną Gawin w sprawie obiektów zabytkowych terenu gminy Dydnia. Wiceminister Dziedzictwa Narodowego i Kultury Wandą Winogrodzką oraz Jarosławem Bartakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w sprawie zadań inwestycyjnych w infrastrukturę kultury gminy Dydnia. Było prezesa zarządu, wiceprezesem zarządu Żegie Energia Odnawialna Arkadiuszem Stecznińskim w sprawie inwestycji w infrastrukturę energii odnawialnej. Posłanką na Sejm RP Krystyną Kublewską w sprawie zadań oświatowych. Posłem Piotrem Murskim w sprawach zadań inwestycyjnych i bieżących. Panią Marią Kurowską, wicemarszałek województwa podkarpackiego w sprawie zadań inwestycyjnych i zadań kulturalnych, z panem prezesem Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Krzysztofem Szczęsnym w sprawie zadań związanych z rozwojem gospodarczym i konsultacjami nad programem dla przedsiębiorców. Z panem Adamem Drozdem, radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, członkiem Komisji Infrastruktury w sprawie zadań zakresu infrastruktury technicznej i turystyki. I otrzymałam dzisiaj informację, że właśnie trwa objazd po m.in. drodze naszej 835. Będzie w tym objeździe uczestniczył m.in. wicedyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg, pan Turmacz. Spotkałam się z panem nadleśniczym Krzysztofem Szyżem w sprawie zadań inwestycyjnych wspólnych. Wójtem gminy staną panią Anną Hałas w sprawie przebudowy drogi
informację, że gmina Stanów przygotowuje się do przebudowy swojego odcinka drogi Końskie Grzyby. Także będzie złożony wniosek w naborze sierpniowym do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Spotkałam się też z panem Rafałem Buśko, jest to właściciel obecny dworu w Dydni, dworu Krzemiennej, w sprawie jego bezczynności na obiektach zabytkowych i wypracowania jakichś konkretnych działań. Spotkałyśmy się wraz z panią sekretarz zarządem powiatu Brzozowskiego w sprawie realizacji zadania utworzenia zakładu opieki długoterminowej. Członkowie zarządu ze starostą na czele zostali poinformowani o stanie naszego przygotowania do inwestycji, ponieważ posiadamy pozwolenie na budowę, projekt i możemy podejmować następne kroki. Zarząd przyjął informacje ze zrozumieniem. Będą podejmowane następne kroki, w tym rozmowa w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz w Wydziale Ochrony Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Zorganizowane były obchody gminne Dnia Dziecka Krzemiennej, w ramach Tygodnia Bibliotek, rodzinne spotkania w magicznym świecie, projekcje archiwów dla dzieci w Dydni, zabawy słowami w grafówce, bajki z projektora w Końskim, aktywny czytelnik w Dydnej, świat bajek w Bobarzymie, piknik rodzinny z Krzywem był zorganizowany we współpracy właśnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, piknik w Jabłonce, plener malarski w Niewiste, pierwsze świerdło truskawki. Zajęcia, jakie odbywają się cyklicznie, to zumba, rytmika i próby formacji działających przy GOK, czyli dziecięcej grupy tanecznej Stokrotki, orkiestry dętej i próbę młodej przepióreczki. Dziękuję za uwagę. To dziękuję pani Wójt. Czy są jakieś pytania w stosunku do oficjalnego sprawozdania? Nie ma. Następnego punktu. Punkt szósty. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Dydnia za rok 2018 wraz z debatą. Stosownie do artykułu 28aa ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk programów i strategii uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ustępie pierwszym, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustępie 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami. W gminie do 20 tysięcy mieszkańców, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymywania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada Gminy podejmie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. W przypadku Rady Gminy Dydnia jest to 8 głosów za przyjęciem uchwały. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy artykułu 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
Proszę Państwa, kolejność i czynności przy rozpatrywaniu raportu o udzieleniu wotum zaufania będzie następująca. Pierwsze, wystąpienie Pani Wójt w sprawie przygotowanego raportu. Punkt drugi, rozpatrzenie raportu przez Radę Gminy Dydnia oraz debata. W debacie radni biorą udział bez ograniczeń na podstawie ustawy i zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców. Po wystąpieniach radnych głos zabiorą. Tutaj jest Pan Daniel Czopor, który złożył chęć wystąpienia, ale to tak chyba w tej chwili nie ma, więc nie wiem, według kolejności zgłoszeń. Punkt trzeci, odczytanie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Punkt czwarty, głosowanie nad przyjęciem uchwały. Więc, proszę Państwa, przystępujemy do punktu pierwszego w tej kolejności, czyli wystąpienie Pani Wójt w sprawie przygotowanego raportu. Proszę Państwa. Szanowni Państwo, w stosunku do znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym przygotowaliśmy w terminie do 31 maja raport o stanie gminy. Zrobiliśmy to w ramach Urzędu Gminy, przygotowywali dane kierownicy referatu wraz z pracownikami. I raport zawiera, można powiedzieć, kwintesencję pracy Urzędu Pracy Gminy za rok 2018. Jest to odniesienie się do strategii rozwoju, do polityk i programów. Z raportu wynika, że w gminie realizowane były programy, inwestycje zaplanowane w strategii. Do sztandarowych inwestycji należy budowa kanalizacji w miejscowości Krzywe i Wydrna oraz przygotowywanie programu dotyczącego odnawialnych źródeł energii, czyli montażu paneli fotowoltaicznych i solarnych. Są to dwie duże inwestycje. Zadłużenie jest niewielkie, jest to 6,5 miliona w stosunku do 40-milionowego budżetu. Jest kondycja dobra. Proszę Państwa, wszyscy mieli możliwość zapoznania się z danymi. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o dane statystyczne, to nastąpił tutaj troszeczkę rozdźwięk, ponieważ dane GUS-owskie są za 2017, a raport dotyczy 2018. Nie wprowadzaliśmy tutaj tych analiz. Są one dostępne w odrębnym dokumencie. Tak jak powiedziałam, Państwo radni zapoznali się w terminie. Na stronie BIS Urzędu Gminy jest też możliwość zapoznania się. Także jak będą jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję Pani Wójt. Drugi, rozpatrzenie raportu z Radnej Gminy oraz debata. W debacie radni biorą udział bez ograniczeń. Czy są jakieś pytania? Panie Przewodniczący, Panie Wójt, jak Pani wspomniała, do 31 maja otrzymaliśmy ten raport do stanie gminy Dydnia. Dosyć go wnikliwie poglądamy. Mówię, ustawy są dosyć tylko suche dane. Nie ma jakichś tam analiz takich głębokich, a ponoć takie były. Ale co do tego, co do Pani informacji, bo tutaj było sprawozdanie wójta, nasunęły mi się dwie rzeczy. Sprawa kanalizacji wydrnej i sprawa wykonania paneli słonecznych. Do tych dwóch rzeczy chciałbym się odnieść jak na razie. Sprawa kanalizacji, nie wiem jak wygląda na dzisiaj, jest sprawa podłączeń i sprawa wykonania. No, sprawa podłączeń, mówię, to będzie Pani miała wiedzę, ja się podzielę wiedzą na sprawę wykonania. Zwracałem się tutaj już chyba dwa razy na temat wykonania. Wczoraj, będąc zresztą w polu, co zaobserwowałem, jest pozostawiona, tam była umacniana rzeka, jest pozostawiona dużo kamieni. No, wczoraj tam jeden z rolników uszkodził sobie sprzęt rolniczy, bo zostały kamienie na działce rolnej. Sprawa druga, miało być posiane trawą. Do dzisiaj nie zostało wykonane. Jeżeli ktoś ma na dużym odcinku
A to się tyczy gospodarstwa mojego syna, jest to nieuporządkowane, jest bardzo dużo kamieni. Wczoraj zwrócił się do mnie sąsiad mieszkający na skalę. Po prostu w tym miejscu, gdzie została wykonana kanalizacja, tak po prostu nic się nie rośnie. Po prostu ziemia została wywrócona do góry nogami. To jest jedna sprawa, sprawa kanalizacji, sprawa druga wykonania czy paneli słonecznych. Z tego co ja akurat nie uczyłem w tym programie, ale z tego co rozmawiałem z tym, po prostu jest dużo zastrzeżeń do wykonawców. Gdzieś tam pozalewało piwnicę, nie wiem co to zostało, gdzieś mówię, że firma wygrała przetarg, ma dużo roboty, a pracowników gdzieś tam sięgało powiedzmy ze wschodu, tak co słyszałem, no i tam są te takie no żale tych, co tam weszli w ten program, nie? Że tam są poprawki i jest tam dosyć to niefachowo wykonywane. Jak na razie to tylko te dwie moje sprawy, może mi się coś jeszcze innego nasunie, chociaż tu mam gdzieś ponotowane, to jeszcze później. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan kierownik inwestycji. Panie przewodniczący, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Sprawa kanalizacji w Brunej i w Krzywym, tak jak cały czas to widzimy i jest to realizowane, są wpłaty po prostu na przyłącza, to w ten czas firma przyjeżdża i podłącza tych mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jest to kilka wpłat na wybuną, także czekamy, jak będzie po prostu, jak to się mówi, jakiś front pracy, to jeszcze będą budynki połączane. Odnośnie tych usterek, które wyszły ewentualnie na tych kamieni, na tej kanalizacji, no wiadomo, sytuacja jest taka i taka zawsze będzie, że ta ziemia jednak się zagęszcza i kwestia po prostu tych poprawek będzie wychodzić. Rozpiszemy teraz przegląd pogwarancyjny, czyli taki tak zwany letni, gdzie po prostu te rzeczy są wyszły, ewentualnie te niedoróbki i tak dalej. Przejdzie komisja, spiszemy, zobowiązujemy firmę do natychmiastowej poprawy. Chcę jeszcze dodać tak nieładnie, że te usterki takie na kanalizacjach będą wychodzić, bo to są, jak to się mówi, te rzeczy, które po prostu, jak to się mówi, no, z eksploatacji mogą wychodzić. Trzymamy 36 miesięcy gwarancji. Uważam, że w okresie gwarancyjnym firma będzie te wszystkie rzeczy wykonywać. Odnośnie solarów i odnośnie odnawialnych źródeł energii, no to sytuacja jest taka po prostu, jak to się mówi, no nietypowa. To jest nowość. No nie wszyscy po prostu, jak to się mówi, się umią z tym obsługiwać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Wykonawcy dzisiaj, tak jak pan radny zauważył, że nawet z przez pracowników ze wschodu to montują, montują to zgodnie z dokumentacją, mają to montować. Były te upały, zaczęły się po prostu, jak to się mówi, przegrzewać solary. Może to było przewymiarowane, zastanawiamy się wszyscy, czy nie za dużo tych solarów na tą ciepłą wodę, a za małe zbiorniki, po prostu tą wodę trzeba opuszczać. No mieszkańcy muszą się nauczyć tego go obsługiwać, po prostu przełączać na jakiś obiekt, na więcej zużywać tej wody. No, trudno mi jest do końca powiedzieć, Tomek to nadzoruje, codziennie są telefony, praktycznie jakieś tam interwencje, staramy się to po prostu ogarnywać, bo będziemy mieć tych kłopot, bo taka konserwacja, czy taka obsługa po prostu tylu mieszkańców, to będzie się wiązać niestety, ale z takimi rzeczami, które będą, także i nie tylko w tym roku, bo jeszcze jeżeli będą problemy, to jest 3 lata gwarancji, więc i w tym roku i na pewno w przyszłym roku też, jeżeli będzie potrzeba, takie przeglądy gwarancyjne będziemy rozpisywać. Zresztą nawet taki jest chyba wymóg, bo to jest kwestia zachowania trwałości rezultatów projektu. Ale generalnie finalizujemy, nie ma tam, są zagrożone wskaźniki, bo ten program regionalnego, regionalny program operacyjny jest niezagrożony, tam wskaźniki do osiągnięcia są do 30 listopada 2015 roku. Jeżeli chodzi o pożyczkę, to mieścimy się już tutaj w granicach tej tolerancji. Nie jest źle, nie jest źle. To jakieś tam 5 domów, to takie już naprawdę resztkówki zostają. Tak, resztkówki. Proszę.
Szanowni Państwo, ogółem podłączonych jest budynków w miejscowości Wybna 112 i w miejscowości Krzywe 68. To jeszcze, no mówię, mieszkańcy jeszcze po prostu wpłacają, jeszcze chcą na raty, jeszcze po prostu, jak ktoś mówi, po kilka tych przyłączy będzie realizowane w miarę tych dokumentacji, które mamy, a do tego jeszcze, jak ktoś mówi, będą podłączane budynki, które nie były uwzględnione w tamtej dokumentacji, bo po prostu mieszkańcy się nie zdecydowali, teraz występują warunki przyłączenia, zostają to już zapłacić, także też to będzie realizowane. To będzie się ciągła cały czas, bo generalnie i budynki są budowane nowe i się ludzie po prostu będą podłączać, także kwestie rezultatu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Jeszcze są jakieś kolejne pytania radni? Pan to może to nie pytanie, tylko takie bardziej stwierdzenie, bo tutaj zakres wsparcia, mówię o tym raporcie, zakres wsparcia w ramach wygłaszanych przez gminę ostatnich konkursów ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Pańska mi, bo ostatnio, na ostatniej sesji bodajże, przesunęliśmy 10 tysięcy na remont szatni tam na stadionie w Niebosku, gdzie doszły do mnie takie słuchy, że zostały kluby, pytają skąd te pieniądze, dlaczego akurat 10 tysięcy został klub w Niebosku, a oni nie. Te pieniądze, z tego co się orientuje, to one były i tak ustawowo przypisane na Niebosku, bo to myśmy je zdjęli z dokumentacji na oczyszczanie ścieków. Także te pieniążki. Tak, zostały przyciągnięte tylko z jednego zadania na drugie po prostu w Niebosku, to niekoniecznie na remont szatni, ale na kompletne zadania, na uzupełnienie ławek, na jakieś tam naprawy takie jakieś. Wykraczające poza zwykłe bieżące utrzymanie. Bo bieżące utrzymanie powinien klub prowadzić, powinien się tym zajmować, ponieważ oni mają pewne użyczenie, tam jakieś bieżące naprawy wynikające z jakichś tam uszkodzeń. Powinni sami to poprawiać w własnym zakresie. Czyli stąd te pieniążki, te 10 tysięcy. Właśnie, ale dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze kolejne pytania? Chciałem skorzystać z tego nieograniczonego czasu do dyskusji. Nie, ale sprawa to takim dotyczy dwóch rzeczy, raportu o stanie i sprawozdania, panie wójt. Spotkała się pani z właścicielem dworu w Dybni. Tak. I co on dalej zamierza? Bo akurat ten dwór faktycznie dotyczy mojej miejscowości i tej miejscowości straszy. Jakie on tam ma. Tak. Początkowo pan Rafał Buszko nie umiał się deklarować, co z tym dalej. Ja mu przedstawiłam jego sytuację, ponieważ nie odebrał szeregu pism administracyjnych. Zostało to już do niego przesłane skanem na maila, zdeklarował się, że odpowie, a też uzyskałam po prostu pozwolenie na odbycie rozmów w instytucjach, między innymi w Ministerstwie Kultury, bo ani on, ani my jako gmina nie jesteśmy w stanie tego sfinansować, to są potężne koszty. Jeżeli chodzi o dwór w Dybni, jest sytuacja skomplikowana, jeżeli chodzi o właścicieli, bo to jest taka szachownica, trochę ma gmina, trochę ma GF, trochę ma właśnie pan ten właściciel. I będzie zniszczenia też są duże na obiekcie, przez 5 lat nie podejmował żadnych działań konserwacyjnych, żadnych. I tutaj z panią sekretarz przedstawiłyśmy mu jego sytuację, ponieważ teraz Ministerstwo Kultury przymierza się do wymierzania sporych kar administracyjnych za bezczynność właśnie na obiekcie zabytkowym. Bo dla nas to jest karygodne, to jest obiekt naszego dziedzictwa, to jest, można powiedzieć, nasza wspólna taka perełka, a stoi i nic się z tym nie dzieje. I rozmawiałam właśnie w tej sprawie z panią wiceminister Gabin. Była bardzo, że tak powiem, zainteresowana, dopytywała co i jak. Tylko tutaj musi inicjatywę przejąć właściciel. Gmina, ja tylko mogłam odbyć te rozmowy. Pan Rafał został tutaj przeze mnie skierowany też na rozmowę do pani dyrektor Czysta, żebym powiedziała, jak to wygląda
cały proces inwestycyjny, z jakimi jej architektami wchodzić we współpracę, ponieważ twierdził, że cały ten opór baterii wynika właśnie ze złego doboru architekta. Także jest, mamy już wypracowane jakieś stanowisko, teraz będziemy umawiać spotkanie u podkarpackiego konserwatora zabytków u pani Kop. Co dalej właśnie z tym? Myśmy tu panu Rafałowi przedstawiły, że przez tyle lat to mógł składać wnioski do konserwatora i do marszałka. Jakieś te grosze, bodaj po 10 tysięcy rocznie, po 20 mógł otrzymywać i te podstawowe takie prace zabezpieczające mogły być wykonane. Bo to nie jest tak, że my za ten dwór też nie odpowiadamy, bo przychodzi pismo od konserwatora zabytków, które nas jako gminę zobowiązuje do podjęcia pewnych działań. Z jednymi się możemy zgodzić, z innymi nie bardzo, bo na przykład jedno zalecenie dotyczyło ściągnięcia asfaltu pomiędzy budynkiem dworu a tamtą oficyną. To jest dla nas no taką trochę niedorzecznością. Także my też mamy reperkusje tej bezczynności właściciela. Także podsumowując, sprawa jest rozwojowa, nadany ma wiek. Nie ma tu pana Stanisława, nie wiem czy pan Guśko coś odpisał, czy nie, ale w każdym bądź razie pisma do niego poszły. Sprawa ruszyła z miejsca. Dziękuję. Czy są jakieś kolejne pytania? Chciałbym zadać takie pytanie, skąd są pozyskane dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego, a konkretnie analizy mapy zagrożeń z informacją o najczęściej sygnalizowanych zagrożeniach? Czy są to z portalu pozyskane, czy są to od policji dane? Wie pan co? Od policji, tak? Przygotowując raport, zwróciliśmy się do policji z prośbą o taką analizę i takie dane uzyskali. To nie ma interesu z naszej gminy, to są dane, które zewnętrzne pozyskane przez. Dlaczego zmierzam? Ponieważ kilkakrotnie również zgłaszałem na mapie zagrożeń na portalu przekraczaniu dowolnej prędkości na odcinku miejscowości Jabłonka i akurat tego nie ma. No to już policja nie składała. Znaczy, też otrzymałyśmy tutaj informację, że jak się dzieje coś złego, to żeby zgłaszać bezpośrednio przez tą mapę i w sumie to, nie wiem, widocznie jest niekompatybilne to. Te zgłoszenia idą bezpośrednio na portal i one po prostu nie znajdują jakby finału w mandacie czy w jakichś innych później reperkusjach. Jeżeli chodzi o te dane, to są już na konkretach. Tyle było mandatów, tyle było po prostu jakichś tam wydarzeń. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze następne pytania? Pan Tomasz. Ja jeszcze mogę nawiązać do tego, co radny Kulo o tym bezpieczeństwie, bo pani wójt, mówiła pani, że czekam na rozstrzygnięcie tych dwóch dróg. Chodzi o tą drogę tam właśnie w Niebosku do szkoły, ale od strony tam jakby Grabówki. Tutaj w tych analizie zagrożeń są zgłoszone nielegalne rajdy samochodowe. Z tego co wiem, to mieszkańcy prosili o rozważenie zamontowania tam progu zwalniającego. No może nie wyprzedzajmy, niech się rozstrzygnie ten konkurs. Także tam kilka osób jest. Jeżeli będzie taka możliwość, to oni prosili, żeby zamontować ten próg zwalniający. Dziękuję. Przepraszam, jeżeli mogę Panie Radny, byłoby naprawdę zasadne, żeby to było pisanie zmiarz. Progi zwalniający mają swoje plusy i minusy, będą i zwolennicy, i przeciwnicy takiego rozwiązania. Więc jeżeli stanowisko czy Rady Sołeckiej jest takie, jak najbardziej prosimy o taką pisemną informację. Dobrze. Czy są jeszcze kolejne pytania? Nie widzę. Na podstawie ustawy i zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców po wystąpienia radnych głos może dawać pan Daniel Czopor, ponieważ zgłosił chęć i jest tu ich formularz zgłoszeniowy, ale widzę, że pan Rada nie ma Czopora, także nie będzie. Także nie będzie realizacji tego punktu. Przechodzimy do trzeciego punktu, odczytanie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
Uchwała numer 2019 roku Rady Gminy Dybnia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Dybnia wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Dybnia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, podstawa prawna, wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Wójt Gminy Dybnia w ustawowym terminie 31 maja 2019 roku przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem wraz z udziałem mieszkańców Rada Gminy Dybnia, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania wójtowi Gminy Dybnia. Proszę Państwa, przechodzimy do w związku, że debata już się odbyła, przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Udzielenie wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. W przypadku Rady Gminy Dybnia jest to 8 głosów za przyjęciem. Za było 13 głosów. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Ze zmianami do końca czerwca organ stanowiący gminy powinien podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta. Przed wydaniem stanowiska w tej sprawie radni powinni się zapoznać z uwielbieniem sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w artykule 270 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Dokumenty wymagane ustawą pani wójt gminy Dybnia w ustawowym terminie przesłała do RIO w Rzeszowie celem zaopiniowania oraz przekazała radnym do analizy. Z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie otrzymaliśmy pozytywną opinię o sprawie sprawozdania wójta gminy Dybnia z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Procedowanie w sprawie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok będzie następujące. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Tu wystąpi pani
skarbnik lub PIF, Panie Wójcie, jak będzie taka wola. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. 3. Dyskusja dotycząca rozpatrywanych dokumentów. Odczytywanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Punkt 5. Głosowanie nad uchwałą. No to przechodzimy do punktu pierwszego procedowania. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i zapoznanie się z informacją o stanie gminy jednostki samorządu terytorialnego. Proszę Panią Skarbnik o wystąpienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nie będę może odczytywać całego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, ponieważ otrzymaliście w ustawowym terminie obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy. Otrzymaliście także do końca maja sprawozdania finansowe gminy za 18 rok. Odniosę się tylko krótko. Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został uchwałą z dnia 30 stycznia 2018 roku i poznana w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów do kwoty 43 424 930 zł. Zaś wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 41 485 596 zł i 64 grosze, co stanowi 95,53% planu. Po stronie wydatków budżet w 2018 roku po zmianach wyniósł kwotę 49 461 719 zł. A realizacja wydatków to kwota 44 585 599 zł i 4 grosze, co stanowi 90,14% planu. Tego dochody bieżące zaplanowane były w kwocie 35 279 019 zł, a wykonane w kwocie 35 520 093 zł i 5 groszy. Dochody majątkowe zaplanowane były na kwotę 8 145 911 zł. Wykonano w kwocie 5 965 503 zł i 59 groszy. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34 412 037 zł. Wykonano w kwocie 32 510 952 zł i 84 grosze. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane były na kwotę 15 049 682 zł. Zrealizowano je w kwocie 12 074 646 zł i 20 groszy. W 2018 roku realizowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i tak na plan wydatków w kwocie 354 446 zł. Zrealizowano na kwotę 346 158 zł i 91 groszy. Z tego wydatki majątkowe, wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 271 862 zł. Wykonano w kwocie 263 574 zł i 91 groszy. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 182 584 zł. Wykonano w kwocie 82 584 zł. Chciałabym też odnieść się do zadłużenia gminy. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniosło kwotę 6 374 404 zł i 81 groszy, co stanowi 15,37% wykonania dochodów. Z tego w ING Banku Śląskim mieliśmy do spłaty jeszcze 549 894 zł i 6 groszy. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym mamy dwa kredyty. Jeden pozostaje jeszcze do spłaty, wszystko pozostawało, bo teraz już się zmniejsza kwota. Na koniec roku było 324 926 zł i 75 groszy, drugiego kredytu 640 008 zł. Razem do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jeszcze zalegaliśmy na koniec roku 964 934 zł 75 groszy.
chciałam powiedzieć, że kredyt do ING Banku Śląskiego kończymy spłacać w tym roku, a kredyt do Podkarpackiego Banku, obydwa kredyty kończymy spłacać w przyszłym roku. I pozostaje nam do spłaty pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4 859 576 zł, to jest też kwota na koniec roku, ponieważ w tym roku te raty zostały spłacone. I ta pożyczka jest zaplanowana do spłaty do 2028 roku, czyli na 10 lat. Chciałam też zaznaczyć, że gmina posiada wolne środki na koniec 2018 roku. Wolne środki stanowiły kwotę 5 236 669 zł i 1 grosz. W związku z tym faktyczne zadłużenie gminy, odejmując wolne środki od zadłużenia, faktyczne zadłużenie gminy stanowi kwotę 1 137 735 zł i 80 groszy. To nie jest kwota jakaś bardzo duża w stosunku do 40-milionowego budżetu. Nawet w ubiegłym roku to był prawie 50-milionowy budżet po stronie wydatków. Chciałam jeszcze krótko odnieść się do zobowiązań krótkoterminowych. Gmina na koniec roku posiadała takie zobowiązania w kwocie 1 694 942 zł 90 groszy. To są zobowiązania pochodne od wynagrodzeń, które były płacone na koniec grudnia, na przykład podatki ZUS-y, które idą w miesiącu styczniu, ale i stanowią właśnie na koniec roku zobowiązania, jak też inne jakieś wynikające z tytułu umów, na przykład płynne faktury za energię czy telefony z terminem płatności właśnie stycznia. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś jakieś pytania by miał jeszcze, to bardzo proszę. Znaczy spytałem sobie za chwilę, czy pani burmistrz też coś. Szanowni Państwo, budżet został zrealizowany w 2018 roku. Ja tutaj uczestniczyłam w domykaniu, bo to już za okres listopad i grudzień. Chciałam tylko powiedzieć, że kondycja jest dobra, mamy potencjał do inwestowania, mamy pieniądze na wkłady własne do większych inwestycji. Także proszę o udzielenie absolutorium za rok 2018. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego jest pozytywna. Punkt trzeci. Dyskusja dotycząca rozpatrywanych dokumentów. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Proszę. Nie widzę. Punkt czwarty. Odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała numer Rady Gminy Dywnia z dnia dzisiejszego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminie postawa prawna, artykuł 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Dywnia uchwala co następuje. Paragraf 1. W rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dywnia za rok 2018. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Więc przejdziemy do głosowania pod uchwałą. Thank you.
9 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie aszur za Rudna Wójta Gminy Dydnia. Drugą uchwałą, której przedstawiam Radzie Gminy Dydnia, do rozpatrzenia będzie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia. Komisja rewizyjna naszego organu stanowiącego odbyła posiedzenie, na którym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, zapoznając się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu i wystąpiła do Rady Gminy Dydnia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dydnia. Plan działania przy podejmowaniu tej uchwały będzie następujący. 1. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowiska komisji dotyczącego wniosku absolutoryjnego. Odczytanie opinii RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 3. Wystąpienie pani wójt. 4. Dyskusja w przedmiotowej sprawie. 5. Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. I 6. Głosowanie nad uchwałą. Przechodzimy do punktu 1 planu, czyli przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowiska komisji dotyczącego wniosku absolutoryjnego. Proszę pana przewodniczącego radnego Roberta Kulona o wystąpienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. W dniu 22 maja 2019 roku odbyło się 5. posiedzenie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie. To jest pan przewodniczący Rosjan, pan Grzegorz Wójcik, radny Tomasz Rzeszczek, radna Iwona Polska. Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 oraz obowiązującymi przepisami jest ocena wykonania budżetu gminy Dydnia za 2018 rok. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium budżetu gminy Dydnia na 2018 rok. W trakcie posiedzenia uczestniczyli również pani wójt gminy Dydnia, pani Alicja Kocani, pani skarbnik gminy Dydnia, pani Anna Papiera. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dydnia na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 roku zgodnie z ustawą 270 ustaw 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozpatrzyła punkt 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające mówienie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy 2018 roku, wystawienie przychodów i rozchodów budżetowych, stanu zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek, omówienie gospodarki pozabudżetowej wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu za 2018 rok. Punkt 2. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej, wystawienie wykonania przychodów kosztów samorządowego zakładu budżetowego, plan wykonania stanu zobowiązań i realizacji zadań inwestycyjnych, zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, rachunek zysków i stat jednostki. Punkt 3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku. Punkt 4. Łączną informację za 2018 rok, stanowiącą integralną część sprawozdania finansowego, zawierającą omówienie przyjętych zasad rachunkowości oraz dane niezbędne do oceny sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z przedstawioną informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy Dydnia uchwalony przez Radę Gminy Dydnia, budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku po stronie dochodów wynosił 43 424 930 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych RB27F za 4 kwartał 2018 roku. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 41 485 596 zł i 64 groszy, co stanowi 95,53% planu. Zgodnie z wykazanym sprawozdaniem wynika, że budżet gminy Dydnia według planu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie wydatków wyniósł 49 461 719 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem z wydatków budżetowych RB28F za 4 kwartał 2018 roku. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 44 585 599 zł i 4 groszy, co stanowi 90,14% planu. Wydatki majątkowe na plan w kwocie 15 049 682 zł wykonano w kwocie 12
74 646 zł i 20 groszy, co stanowi 80,23% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Wydnia posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 374 404 zł i 81 groszy, co stanowi 15,36% planu wykonanych dochodów. Gmina Wydnia nie posiada zobowiązań wymaganych w okresie objętym sprawozdaniem. Gmina nie udzielała gwarancji poręczeń. W trakcie posiedzenia Komisja Rewizyjna rozpatrzyła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania wójta gminy Wydnia z wykonania budżetu gminy za rok 2018. Uchwała nr 8/24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Komisja Rewizyjna zapoznała się z uwagami przedstawionymi w opinii co do sprawozdania wójta gminy Wydnia dotyczącymi rozbieżności między danymi sprawozdaniem przedłożonym przez wójta gminy a sprawozdaniem RP28R w zakresie planu wydatków majątkowych w rozdziale 70.023 Urzędu Gminy. Wyjaśnienia do tej uwagi złożyła pan skarbnik, a mianowicie rozbieżności pomiędzy danymi wykonanymi sprawozdania przedłożonych przez wójta gminy a sprawozdaniem RP28R w zakresie planów majątkowych w rozdziale 79.023 Urzędu Gminy wynika z faktu, że w sprawozdaniu o nadwyżce i deficycie po stronie planu wydatków nie uwzględniona została kwota stanowiąca planowane wydatki na wniesienie wkładu ze spółdzielni w wysokości 71 tysięcy. Gdy wskazana kwota po stronie planu wydatków majątkowych uwzględniona jest w sprawozdaniu RB28R wykonania wydatków budżetowych, jak również kolejną uwagą błędnie podanym sprawozdaniu opisowym w zakresie planu kwot wydatków bieżących ogółem działu 852 w wysokości 2 387 469 zł oraz kwotę wydatków bieżących ogółem rozdziału 85.12 w wysokości 611 300 zł. Gdy z danych ze sprawozdania RB28S oraz sumowania poszczególnych pozycji wynika 2 387 347 zł oraz 611 330 zł. Jak sygnalizuje skład orzekający RIO, Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze wskazaniami dotyczącymi dysponowania dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz informacją o dochodach i wydatkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie plan dochodów to kwota 580 800 zł, a wykonana to kwota 566 506 zł i 78 groszy. Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania pod kosztami komunalnymi wykonano w kwocie 607 001,12 zł. Jak czytamy dalej w ustawie z dnia 13 września 2006 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanymi przez gminę powinien się samofinansować. Gmina natomiast powinna podejmować działania zmierzające do zbilansowania dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Z przedłożonej informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku uzyskujemy wiedzę, iż na dzień 31 grudnia 2018 roku o zasobach gminnego mienia pozostawało 474 tysiące hektarów, 70 arów i 13 metrów kwadratowych gruntów, z czego 183 hektary, 38 arów, 94 metry kwadratowe to grunty leśne i zalesione, 88 hektarów, 4 ary i 11 metrów kwadratowych to grunty rolne, 36 hektarów, 53 ary i 52 metry kwadratowe to grunty zabudowane i przeznaczone do zabudowania, 7 hektarów, 40 arów i 95 metrów kwadratowych to grunty przeznaczone na cele rekreacyjne, 7 hektarów, 92 ary to grunty przeznaczone pod działalność produkcyjną, 151 hektarów, 40 arów i 61 metrów kwadratowych to grunty pod drogami i dojazdowymi. W 2018 roku wprowadzono do zgodnie z planem gospodarka leśna, w wyniku której w związku z prowadzoną wycinką uzyskano pula drewna średniowymiarowego 122 metry przestrzenne. Została sprzedana w 2018 roku
na kwotę 14 287 zł i 61 groszy netto, z czego na 3 metry przestrzenne wystawiona została nota obciążeniowa na kwotę 284 zł i 13 groszy. Łączne dochody ze sprzedaży drewna w 2018 roku to kwota 279 984 zł i 14 groszy netto na planowane dochody w kwocie 280 tysięcy złotych. W 2018 roku z zasobu mienia komunalnego w drodze przetargu sprzedano łącznie 69 arek 78 metrów kwadratowych gruntów. Ze sprzedaży nieruchomości na 2018 rok planowano kwotę 589 tysięcy złotych, a wkłady stanowiły kwotę 73 330 zł. Rozpatrując informację o stanie mienia, jest, iż na podstawie umów dzierżawnych, których na 31 grudnia 2018 rok było 78, na łączną powierzchnię 50 hektarów 29 arów i 80 metrów kwadratowych. Wpływy z czynszu wynosiły 6530 zł i 24 grosze. Na 31 grudnia 2018 roku z gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym innych pozostawała grunty w objętości 6 hektarów 95 arów i 12 metrów kwadratowych. Wpływy z tytułu zaużytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów gminnych za 2018 rok wynoszą 24 403 zł i 25 groszy. Po rozpatrzeniu powyższych dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dydnia w swoim stanowisku wójt gminy Dydnia, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się równoważnym i równomiernym rozwojem gminy oraz racjonalnością w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wobec powyższego, zdaniem członków Komisji Rewizyjnej wyrażone w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Dydnia za 2018 rok i wystąpieniu do Rady Gminy Dydnia o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dydnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt drugi. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia o udzielenie absolutorium wójtowi gminy i o wystąpienie proszę pana przewodniczącego Marka Osobowskiego. Regionalne Izby Rachunkowe w Rzeszowie, uchwała nr 8/17/2019 dnia 28 maja 2019 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie w osobach Piotr Świątek, przewodniczący, Edyta Gomańska, członek, Mariusz Hadal, członek. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia w sprawie absolutorium, działając, tu są wymienione wszystkie podstawy prawne, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dydnia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Uzasadnienie. W dniu 24 maja 2019 roku z Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2019 roku formułująca wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Do uchwały komisji dołączono 1. Uchwałę nr 1/4/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Dydnia. 2. Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dydnia z dnia 22 maja 2019 roku. 3. Listę obecności z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja 2019 roku. 4. Wyciąg z statutu Rady Gminy Dydnia w zakresie dotyczącym zadań i trybu działania Komisji Rady Gminy wraz z regulaminem Komisji Rewizyjnej. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami stwierdza, co następuje. Sporządzony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Dydnia z tytułu wykonania budżetu gminy jest powiązany z treścią ustaleń zawartych w protokole
z posiedzenia komisji z dnia 22 maja 2018 roku. 18. Komisja rewizyjna przed sformułowaniem wniosku w sprawie absolutorium rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz łączną informację za 2018 rok. Treści protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja 2018 roku wynika, że w trakcie prac analizie poddano w szczególności realizację dochodów i wydatków budżetowych w trakcie roku w odniesieniu do danych ze sprawozdań RB27S i RB28S. Komisja dokonała oceny wykonania wydatków majątkowych w 2018 roku. Ponadto przeprowadzono analizę wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Komisja stwierdziła, że na koniec 2018 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała gwarancji poręczeń innym podmiotom. Komisja odniosła się do uwag zgłoszonych do treści sprawozdania przez skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie oraz realizacji zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W trakcie prac komisja dokonała oceny informacji o stanie mienia komunalnego. Przeanalizowano stan zasobu mienia komunalnego, dochody uzyskane z gospodarki leśnej, sprzedaży nieruchomości, czynszu dzierżawnego oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste. W trakcie posiedzenia dokonano również analizy sprawozdania finansowego jednostki. Komisja stwierdziła, że wójt, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zrównoważonym i równomiernym rozwojem gminy oraz racjonalnością w gospodarowaniu środkami publicznymi. W konsekwencji komisji rewizyjna, co wynika z treści przedłożonego protokołu z posiedzenia, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. W tym stanie rzeczy postanowiono jak sentencji. Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia podpisu. Przewodniczący składu orzekającego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci, wystąpienie pani burmistrz. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w odniesieniu do pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rachunkowej i zważywszy na fakt, że ja już tylko domykałam ten budżet, troszkę przedtem wyprzedziłam fakty, teraz proszę o udzielenie absolutorium. Dziękuję. Punkt czwarty, dyskusja przedmiotowa w sprawie. Otwieram dyskusję. Czy mam jakieś pytania? Pytanie nie widzę. Punkt piąty, odczytanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dynia. Uchwała nr Rady Gminy Dynia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dynia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Dynia uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dynia za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Dynia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi gminy, udziela się wójtowi gminy Dynia absolutorium za rok 2018. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.
kamerą jeszcze będzie głosować? Nie, myślę, że to będzie na oglądanie. Na podstawie artykułu 28a, punkt 2. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy Dnia. Za głosowało 13 radnych, także uchwała została przyjęta. Gratuluję Panie Burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przed następnym punktem chciałem ogłosić 15 minut przerwy. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Ja proszę Komisję Budżetu na krótkie posiedzenie przed uchwałą budżetową. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dnia na 2019 rok. I zaraz chciałbym złożyć wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Ktoś ma jakieś uwagi do złożonego wniosku? W ramach właśnie recytywacji.
i zwiększa się w dziale 600 transport wyłącznie w drogach publicznych gminnych kwotę 3000 zł, co jest z tej kwoty z obsługi gminy. Zwiększa się kwotę w dziale transport wyłącznych 3000 na koszenie traw przy drogach gminnych, ponieważ tam nie ma środków. I zwiększa się też wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie kwotę 26 tysięcy, to jest na zakup komputerów do szkół podstawowych w gminie Wiedźmina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję, tylko proszę Państwa, na główku tej uchwały jest tutaj włącz, po prostu ma być z dnia tam czerwca niemal. Otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania co do wniosku. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą, projektem uchwały. Proszę zagłosować. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 13 głosów za, 2 za, podjęta. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała numer Rady Gminy Wiednia z dnia w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 3 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wiednia w zakresie odbioru i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych 180 zł brutto za metr sześcienny. Paragraf 2. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Wiednia, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 260 zł brutto za metr sześcienny. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wiednia. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 23/198 przez 2012 Rady Gminy Wiednia dnia 20 grudnia 2012 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Proszę parę zdań pana kierownika zakładu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić, że ostatnia uchwała, regulacja tych stawek była w 2012 roku. Od tamtej pory ten czas na wysypisku płaciliśmy 198 zł za tonę tych odpadów. Dzisiaj płacimy 560. Do tego teraz dochodzi nam od 1 lipca transport tych odpadów nie do na składowisko do Krosna, tylko będziemy wozić do Jasła. No i z racji tego, na tą stawkę, która była wcześniej uchwalona, czyli było 142 zł od zmieszanych, 84 od segregowanych, po prostu jest niewystarczająca i w żaden sposób nie wystarcza nam na pokrycie poniesionych kosztów. Otwieram dyskusję. Pan radny poseł. Panie przewodniczący, szanowni państwo, składam wniosek w imieniu klubu radnych
czym ustalić kwotę na 130 zł brutto. Paragraf drugi pozostaje bez zmian. Dziękuję bardzo. Czy to złożone, bo ja słyszałem jakieś zastrzeżenia, pytania? Pana Łoszki, ja mam pytanie do pana kierownika. Jeżeli kwotka miałaby wynosić 140 zł brutto, a jest wystarczająca, to kto pokryje różnicę pomiędzy tym braciem 40 zł? 130, ja sugerowałem, że ta cena, którąśmy przyliczyli, zrobili kalkulację, no na 180 zł. No jest i nie za bardzo liczę, że w ten czas nadrobimy to na tych niesegregowanych, bo w żaden sposób inaczej się nie zamknie. Czyli kalkulacja była przeprowadzona w ten sposób, że potrzebujemy jako gmina 180 zł za brutto za metr sześcienny śmieci. Jest segregowany, tak. A jeżeli brakuje nam tych 50 zł, to z czego my, czy zakład ma z czego pokryć ten brak? Albo czy wiemy, jeżeli będzie czy nam no w ten czas, no żeby będziemy mieć te pieniądze z niesegregowanych. No. Jest taka wola rady, no to... Pana radna, proszę. Szanowni Państwo, do czego się odnoszę? Odnoszę się, że przedtem nie było pojęcia zbierania śmieci, jeżeli chodzi o zakłady śmieci segregowanych. Teraz żeśmy weszli w śmieci segregowane i niesegregowane. Większość tych, którzy oddawali śmieci do falanży, tej segregacji nie robiła. I tutaj, jeżeli chodzi o to, żeby poniekąd zmusić do segregowania tych śmieci, tak, dlatego pozostawiamy tą stawkę, którą pan Andrzej Cybułowski zaproponował, 260 zł, zostanie segregowane, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość segregowania, żeby po prostu zmusić, bo przedtem była jedna stawka, oddajemy jak leci, skierowano. Jeżeli chodzi o kalkulację pana Andrzeja, no nie mamy takiej stricte dokładnej kalkulacji. Tyle i tyle kosztuje, tyle i tyle tego będzie, jak to będzie wyglądać. Jak to pani sekretarz wcześniej mówiła, większość to dotyczy gminy, szkół i ileś tam chyba jeszcze 5 czy 6 firm pani tutaj wymieniła. Tak? To jest trochę więcej. No mamy wykaz. No ja przepraszam, może nie uważam, słuchają, ale tak to wychodzi. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy tam jeszcze jakieś pytania? Pan radny Włoski. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy mamy jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby zmusić pracodawców, czy firmy, szkoły, urzędy do tego, żeby segregowały te śmieci, czy będzie się pokazywało na takiej samej zasadzie, jak to było wcześniej, czyli wszystko w jednego worka, a proszę to było. Mam mikrofon jeszcze pani sekretarz, no cena jest tylko tym, co może zmusić pracodawców do segregowania śmieci, niczym innym. To nie mamy takiej władzy, nie mamy możliwości naciskania na innych, tylko cena. Dziękuję, a pan kierownik jeszcze coś? No, ja bym prosił o przynajmniej pozostawienie. Jak najbardziej z drugą stawką się zgadzam i to by wystarczy tam na pozycję, ale na temat punktu pierwszego, no przynajmniej bym prosił o pozostawienie tej kwoty, to było zadowalające dla zakładu. No a tak będziemy się dalej musieli zmierzyć z kosztami, żeby zobaczymy po jakimś okresie, czy będziemy na tej stawce, będziemy wychodzić, czy nie. No, trudno jest dzisiaj wszystko ustalić. Dobrze, był wniosek grup radnych. Jeszcze pani sekretarz, proszę. Szanowni Państwo, mając na uwadze, że jest na tym momencie procedowana ustawa o zmianie ustawy o gospodarce odpadami, to ja myślę, że w ramach takiego konsensusu jak najbardziej proponujemy, żebyście Państwo przyczynili się do wniosku klubu radnych w tym momencie. Natomiast my przeanalizujemy na przestrzeni kilku miesięcy, jak faktycznie wyglądają koszty. I jak tak będziemy zmuszeni, żeby pewne rozwiązania z ustawy wprowadzić w tych naszych uchwałach, mówiąc kolokwialnie śmieciowe, więc proponujemy na spokojnie do tematu powrócić. Dziękuję bardzo. To się nie zrobi. Jeszcze pani Wójt. Tak jak pani sekretarz powiedziała, faktycznie zmienia się ustawa i będzie narzucony jakiś limit na segregowane odpady. Więc miejmy nadzieję, panie Marku, że to coś pomoże, bo i my się wywiążemy z ilości odpowiedniej śmieci segregowanej. Tak, my do 2030 roku mamy 70%. To są ilości niesamowite.
a na uczelni jest też tylko próba jednego boku. Dobra, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania z wnioskiem pana radnego. Zgłoszonym przez pana radnego czy burmistrza. Dobrze. Głosowanie nad wnioskiem brało udział 13 radnych, 13 głosów za. Wniosek został przyjęty. Proszę o zmianę w paragrafie pierwszym. Proponowany uchwał potem ze 180 na 130 zł brutto za metr sześcienny. Paragraf drugi zostaje bez zmian. Przechodzimy do głosowania nad całością uchwały. Przyjęcia ścieków na oczyszczalni 30 zł za metr sześcienny, transport nieczystości ciekłych 150 zł za godzinę pracy sprzętu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dynia. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 31 przez 221 przez 2017 Rady Gminy Dynia z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Proszę o parę zdań także pana kierownika o wypowiedzi. Tak samo. Wcześniej ta stawka była 20 zł za przyjęcie ścieków i 118 zł za godzinę pracy sprzętu. Co jest spowodowane tym, te ścieki, które są przyjmuje się na oczyszczalnie od tych naszych zbiorników bezodpływowych niejednokrotnie są jakby skażone, nie są dotleniane i nasze oczyszczalnia po prostu mało ma wydajność, z tego tytułu zatruwa nam ten osad. No więcej wymaga to energii, żeby to dotleniać, przytrzymywać i uzdatniać, żeby to później te ścieki były dosłownie oczyszczone. Stąd no nie za bardzo wychodzimy na tej stawce, dlatego proponowałem o podniesienie tej kwoty. Transport, chodzi o transport, no to jest kalkulacja pracy sprzętu, ciągnik mamy większy, więcej spala, benzyna, koszty obsługi ciągnika też zwiększyły się, dlatego proponowałem o zwiększenie tej stawki. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny poseł. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu klubu radnych wnoszę o zmianę w paragrafie pierwszym kwoty
przyjęcia ścieków na oczyszczalnię do 25 zł, a godzinę pracy ciągnikiem do 130 zł. I jak już jestem przy głosie, to chciałem tutaj przy Państwu powiedzieć, że wszyscy wiemy, że jeżeli istnieje sieć kanalizacyjna w danej miejscowości, nie ma wywożenia nieczystości płynnej. W większości naszej gminy już jest sieć kanalizacyjna, w tych miejscowościach, których nie ma też. Jeżeli tutaj, jak Pani Sekretarz na posiedzeniu komisji mówiła, będą jak gdyby te szamba oglądane, i będzie to jakoś doglądane, to też dokładanie tak dużej kwoty, bo faktycznie to jest dosyć duży skok. Gdybyśmy mieli według ustawodawcy 3 kubiki na jednego mieszkańca w ciągu miesiąca, to faktycznie nikt z mieszkańców w tych miejscowościach, w których nie ma kanalizacji, by tego nie umiał. I dlatego myśmy tutaj proponujemy te stawki 125 zł i 130 zł za godzinę pracy ciągnikiem. Dziękuję. Tak, wniosek to tak. Czy są jakieś pytania do wniosku? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem.
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, Rada Gminy Wydnia uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 30 przez 202 przez 2017 Rady Gminy Wydnia z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1 zatytułowany Plan Sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydnia, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydnia, a także inne organy na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 zatytułowany Projekt Planu Sieci Publicznych Ośmioletnich Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydnia, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydnia, a także inne organy od dnia 1 września 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Wydnia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, i tutaj chciałem złożyć wniosek o nieodczytywanie załączników do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Rady Gminy Wydnia i dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Czy do zaproponowanego wniosku są jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Przyjmowaliśmy projekt uchwały w powyższej sprawie. Obecnie mamy już uchwałę po konsultacjach ze związkami zawodowymi. Także ona już jest ogólnie znana i przystępujemy do dyskusji. Czy są jakieś pytania co do uchwały w załączniku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym w związku z artykułem 176, artykuł 179, ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Gminy uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny gminy Dyznia na lata 2019-2021, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dyznia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj także chciałem złożyć wniosek o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny gminy Dyznia na lata 2019-2021. Czy są jakieś pytania odnośnie wniosku? Nie widzę, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Nie jest chyba bardzo ważne. Proszę o zagłosowanie. Nad wnioskiem głosowało 13 radnych, 13 głosów za, wniosek został przyjęty. I otwieram dyskusję. A proszę jeszcze panie kierownik, dobrze, o parę zdań na temat tej. Panie przewodniczący, państwo radni. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym dzieci. W artykule 171 tejże ustawy jest wiele zadań, które są nałożone na gminę. Są to zadania własne gminy. I w jednym z punktów, w punkcie 1, jest opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. Taki też program przygotowałam i od 7 maja do 17 program ten był umieszczony na stronie internetowej gminy w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy. Chciałabym króciutko powiedzieć, co taki program zawiera. Tu na stronie pierwszej możemy zauważyć, jest to wprowadzenie do programu. Następnie zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Informacje ogólne o gminie Dydnia, aktualna sytuacja rodzin objętych wsparciem na terenie gminy Dydnia, wnioski, analiza płot, podmioty działające na rzecz dzieci i rodziny, adresaci i realizatorzy programu, cele i zadania programu, finansowanie programu i monitorowanie programu. Chciałabym króciutko powiedzieć, że tutaj na stronie 31 tego programu i 32, na stronie 31 jest wpisane wielu realizatorów i tak jakby można powiedzieć instytucji, które winny wspomagać rodzinę. Następnie na stronie 32 są określone już szczegółowe cele i zadania tego programu. Praca z rodziną, która przeżywa trudności w wychowaniu i wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych są bardzo trudne i trudno tutaj zostawić jedną instytucję, żeby wspomagała te rodziny i realizowała zadania. Dlatego też w tym programie
są określone pewne zadania i cele, gdzie są przypisane do tych zadań, tak jakby instytucje wspomagające. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeszcze zadam jakieś pytania. Pan radny Tokarski? Ja tylko takie tutaj patrzę na te świadczenia rodzinne przyznawane. Mówię, że tutaj jest spadek, ale jedno mnie tylko martwi. Jednorazowa zapomoga w tytułu urodzenia dziecka też spada. To jest takie martwiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Mamy ujemny przyrost naprawdę. 26 urodzeń mniej w stosunku do zgonu. Na 2018 rok. 16, 18, 13. Jesteśmy tutaj po pierwszych takich konsultacjach z panią kierownik i przedstawimy. No nie, że program naprawczy, ale jakąś propozycję zachęcającą. Może i pomóc. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, przystępujemy do głosowania na projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 głosów za, 2 została podjęta. Kolejny punkt w porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Czy ma ktoś z Państwa interpelacje na piśmie? Nie ma, przechodzimy do następnego. Wolne wnioski i zapytania. Proszę o pytanie. Pytań nie ma. W związku z wyciekiem. Pani Wójt, proszę. Mieliśmy dzisiejszą sesję. Chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować i za zaufanie, i za to absolutorium. Jest to i dla mnie, i dla kierowników, dla pracowników mandat zaufania na przyszły rok. Dla mnie motywacja do jeszcze cięższej pracy. I dziękuję też, że mimo tego, że się tu wspieramy, mamy jakieś tam różne zdania, udaje nam się w bardzo taki sprawny sposób realizować zadania gminy. To jest na pewno dobra sytuacja, także ja za to serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skoro wpuszczę was obraz, zalegam ciągłą sesję rady. Dziękuję Państwu za przybycie. Miłe do mnie. Dziękuję.